So now we are going on with this purification of desire. A więc teraz będziemy kontynuowali tekst, pracę z tekstem i oczyszczenie pożądania. So he says, wonderful, in the pot of attention to the distinct features of all phenomena. Więc on mówi cudownie, w naczyniu dostrzegania wyjątkowych cech każdego ze zjawisk. Swirls the oil of undeclining great happiness. Wiruje ogień, olej niewyczerpanego wielkiego szczęścia. So we've already touched on this. Już o tym mówiliśmy. Desire is always connected with selectivity. Pożądanie zawsze jest związane z selektywnością. We desire something in particular or someone in particular. Pragniemy zawsze czegoś konkretnego albo kogoś konkretnego. So it works in terms of the thing which catches our desire becomes foreground and everything else recedes into the background. To działa tak, że obiekt naszego pożądania znajduje się na pierwszym planie, podczas gdy wszystko inne zostaje zepchnięte w tło. One aspect of the world is overinvested and overattended to. Jeden aspekt świata staje się obiektem naszego przeinwestowania, przeinwestowania naszą uwagą. And other aspects are underinvested and underattended to. A pozostałe aspekty są niedoinwestowane i nie zajmujemy się nimi w wystarczający sposób. One of the things Rinpoche often said to me was, there is no virtue in the family. Jedną z rzeczy, które Rinpoche często mi powtarzał, to że nie ma zasługi w rodzinie. That is to say, if parents take care of their children and feed them and clothe them, this is not virtuous activity. To znaczy, jeżeli rodzice opiekują się swoimi dziećmi, jeżeli dają im jedzenie, jeżeli je ubierają, to nie jest takie, to nie jest szczególnie szlachetne działanie. Very often parents want their children to do well in school because it will be nice for their own sense of identity. Wielu rodziców chce, żeby dzieci dobrze radziły sobie w szkole, ponieważ to dobrze zrobiłoby ich własnemu poczuciu tożsamości. Your parents said, I feel so proud of you. Rodzice mówią, jestem tak dumny z ciebie. Means you make me feel good about me being me. To znaczy, ty sprawiasz, że ja czuję się dobrze ze sobą. This is not virtue. To nie jest cnota. So he was very clear that virtue begins with strangers. Rinpoche jasno dał do zrozumienia, że ta szlachetność i cnota, ona rodzi się w kontakcie z obcymi. The family is a contractual situation. Rodzina, sytuacje rodzinne przypominają jakby no, kontrakt. It's a quid pro quo, it's a reciprocal connection. Quid pro quo, czyli reciprocal? Reciprocal means I do for you and you do for me. Okej, okay, czyli to jest taka wzajemna relacja. Ja robię coś dla ciebie, ty robisz coś dla mnie. But with a stranger it's just a gift. Ale w relacji z obcym to jest dar. So what he's saying here is that this pot is attention to the distinct features of all phenomena. Więc tutaj jest powiedziane, że w tym naczyniu jest to naczynie jest naczyniem dostrzegania wyjątkowych cech każdego ze zjawisk. So again, everything arises from the ground. Wszystko wyłania się z podstawy. Or everything is in the mandala of Padmasambhava. Czy też wszystko zawiera się w mandali Padmasambhavy. And therefore it is equally everything is equally deserving of our attention. I dlatego wszystko w pełni zasługuje i w równy sposób zasługuje na naszą uwagę. In itself everything is the radiance of the mind. W sobie wszystko jest promiennością umysłu. And therefore we can have a panoramic vision and a panoramic response to whatever is occurring. I dlatego możemy mieć taką panoramiczną wizję i taką pełną możliwość odpowiadania na wszystko, co się pojawia. But when we start from the point of view of I, me, myself, ale kiedy zaczynamy z punktu ja, mnie, moje, why would I not want to help my friends more than my enemies?
Dlaczego miałbym pomagać bardziej moim przyjaciołom niż wrogom? I feel that this is better than that. Czuję, że to jest lepsze niż tamto. And because I feel it, I'm going to act as if this was truly better than that. I ponieważ tak czuję, to będę zachowywał się stosownie do tego, tak jakby to rzeczywiście było lepsze niż tamto. So he's saying that desire is based on bias. A więc on mówi, że pożądanie wyrasta ze stronniczości. Desire is prejudice. Pragnienie, pożądanie to uprzedzenie. This could be a gender bias, it could be a nationalistic bias, a race bias. To uprzedzenie może mieć podłoże w płci, w rasie albo w obywatelstwie, w narodowości. These people are better than those people. Ci ludzie są lepsi niż tamci. Because their qualities fit my sense of what good qualities are. Ponieważ ich właściwości pasują do tego, co ja uważam za dobre właściwości. So, this kind of assessment goes on all the time. Tego rodzaju dopasowywanie zachodzi cały czas. If you want to emigrate to Australia, jeśli chcesz wyemigrować do Australii, they have a list of the kind of workers they're looking for. Tam jest, oni mają listę zawodów, pracowników, których potrzebują. And if you don't fit on that list, you won't have any chance. Jeżeli nie pasujesz do tej listy, to nie masz szans. Even if you're a doctor, you can't be too old. Nawet jeżeli jesteś lekarzem, to nie możesz być zbyt stary. They want you to be young, so you pay a lot of money in the tax system. Chcą, żebyś był młody, żebyś zdążył zapłacić bardzo dużo podatków. This is not what you would call an open welcome. To nie jest coś, co nazwalibyśmy taką otwartym zaproszeniem i powitaniem. We accept the ones which are good for us and reject the ones we think will be a drain on the economy or cause trouble. Akceptujemy tych, którzy nam odpowiadają, a odrzucamy tych, o których sądzimy, że obciążaliby gospodarkę i tak dalej. And clearly we see with this immigrant crisis in Europe. I widać to wyraźnie na tym kryzysie imigracyjnym w Europie. That when you have a boundary, że kiedy masz granicę, a boundary which marks this against that, granicę, która oddziela to w przeciwieństwie do tamtego, inside or outside, kiedy jest na zewnątrz i na zewnątrz, then we start to identify people as having different entitlements and different value. Wówczas zaczynamy nadawać ludziom tożsamość w zależności i różną wartość w zależności, a także różne uprawnienia. So, although we say all beings have Buddha potential, a więc mówimy, wszystkie istoty mają naturę Buddy. This is intrinsic. To jest coś wrodzonego. And all the other qualities and characteristics are extrinsic. A wszystkie inne cechy i charakterystyki są zewnętrzne, nie są wrodzone. They're arising due to causes and conditions. To znaczy one powstają na skutek przyczyn i warunków. And therefore the Buddha potential is the most reliable aspect of the person. I dlatego natura Buddy jest tym najbardziej godnym zaufania aspektem każdej osoby. It is their true value. To jest ich prawdziwa wartość. When immigrants are arriving in little boats from Africa, podczas gdy imigranci przybijający do brzegów na małych łódeczkach płynący z Afryki, it's likely that there is not one person waiting to say welcome Buddha potential. No, raczej mało prawdopodobne, że będzie chociaż jedna osoba na plaży czekała na nich i powie: witaj, potencjale Buddy. We want to say, are you a terrorist? Are you an economic migrant? Are you really a refugee? Raczej będzie się ich wypytywać, czy jesteś terrorystą, czy emigrujesz, czy jesteś gospodarczym emigrantem, czy tak dalej. Czy naprawdę jesteś emigrantem? So, according to our criteria, więc zgodnie z naszymi kryteriami of evaluation, oceny, you will be put into some hierarchy of acceptability. Zostaniesz umieszczony w swoistej hierarchii akceptowalności. So, when we were looking at the Dharma Datu, the space within which everything arises, kiedy przyglądaliśmy się Dharma Datu, przestrzeni, w której wszystko się wyłania, we're looking at it as infinite hospitality.
określiliśmy ją jako nieskończoną gościnność. Everything is welcome just as it is. Wszystko jest mile widziane, dokładnie takie, jakim jest. But in this world, that's not operating. Ale w tym świecie no, to nie funkcjonuje. People are allocated value according to our desire. Ludzie inwestują, umieszczają wartość w zależności od swoich pragnień. So we have sex trafficking. Więc mamy sex traffic. In which handel, aha, handel na podłożu tak seksualnym. In which some naive young person. Tutaj na przykład naiwna, jakaś naiwna młoda osoba is trapped into a situation zostaje uwięziona w sytuacji by false promises, w której znalazła się wierząc w fałszywe obietnice and finds themselves condemned to offer sex to many different people. I może znaleźć się w sytuacji, w której jest zmuszona oferować usługi seksualne nieznajomym ludziom. The pimp has desire for money. Ten Alfons pragnie pieniędzy. The punter has desire for sex. Klient pragnie seksu. And the girl, what has she desire for? A ta dziewczyna, czego ona pragnie? Maybe desire to die. Może pragnie umrzeć. Desire to run away. Może pragnie uciec. There are many different kinds of desire. Jest wiele różnych rodzajów pragnienia. When we use people as a thing, as an object, as a means to an end. Kiedy używamy ludzi jako rzeczy, jako środka do celu. We are saying my desire is important. Mówimy wtedy moje pragnienie jest ważne. Your desire is not. A twoje nie. I can force you to do things you don't want to do. Mogę zmusić cię do robienia rzeczy, których nie chcesz robić. So, although desire when it arises in us can feel quite life affirming. Chociaż kiedy pojawia się w nas pragnienie, ono może dawać nam takie poczucie pewności. It seems to be something quite innocent. Może wydawać się czymś niewinnym. Underneath it's driving a particular privileging or selectivity. Pod powierzchnią ono napędza taką selektywność, uprzywilejowanie. Which means that I'm not open to everything just as it is. To znaczy, że nie jestem otwarty na wszystko, takie jakim jest. I'm not starting with what is here, with the phenomena. Nie zaczynam od tego, co tu jest, od zjawisk. I'm starting with me and my own topology, my own contouring and likes and dislikes. Ale zaczynam od siebie, od mojej własnej topologii, od kształtów moich własnych preferencji. So when we read about the great bodhisattvas, they manifest in whatever form is necessary. Kiedy czytamy o wielkich bodhisattvach, oni manifestują się w każdych formach, które tylko są potrzebne. They say, as you need, so I will become. Mówią, stanę się tym, czego potrzebujesz. They say gang la gang, according to the individual needs of people. Gang la gang, zgodnie z indywidualnymi potrzebami ludzi. And that means I will transform myself for you. To znaczy, ja przekształcę, zmienię siebie dla ciebie. But the dark side of desire is the insistence you will transform yourself to me. Ale ciemną stroną pożądania jest nacisk, naleganie na to, abyś to ty zmieniła się dla mnie. I want you for me. Chcę ciebie dla siebie. If we say I love you, kiedy mówimy kocham ciebie, what are we talking about? O czym mówimy? Are we talking about the other person or ourselves? Mówimy o drugiej osobie czy o sobie? I love you because you make me feel good. Kocham cię, ponieważ sprawiasz, że czuję się dobrze. You are good for me. Jesteś dobra dla mnie. Therefore I love you. I dlatego ciebie kocham. You are the salad to my steak. Jesteś sałatką do mojego steka. Because it's me first. Bo ja jestem najważniejszy. I love you means me first. Kocham ciebie oznacza ja się liczę. We don't say I love you because you're horrible. Nie mówię, kocham cię, bo jesteś okropna. I love you because of your pimples. Kocham cię z powodu twoich pryszczy. I love you because you snore. Kocham cię dlatego, że chrapiesz.
We say I love you because you make me feel good. Mówimy kocham cię dlatego, że sprawiasz, że czuję się dobrze. I love you because you fit into my world and make me feel better. Kocham cię, ponieważ pasujesz do mojego świata i czuję się lepiej. So we have to reflect when we use language, what are we actually saying? Musimy zastanowić się, przyglądać się temu, kiedy używamy języka, co tak naprawdę mówimy. Even if a mother says I love you to the child. Nawet jeżeli matka mówi kocham cię do dziecka. They might be saying I love you because you give meaning to my life. Tak naprawdę może mówić kocham cię dlatego, że nadajesz znaczenie mojemu życiu. Before I had you, I was a bit confused and lost, but now my life has structure and meaning. Zanim się pojawiłeś, byłam trochę zagubiona, moje życie było bez znaczenia, a teraz pojawiła się struktura i pojawiło się znaczenie. So, again and again we need to look and see, is there some bias, some particular orientation which is infecting how we approach the world. Więc raz po raz musimy sprawdzać, czy jest tutaj jakaś stronniczość, czy jest jakieś ukryte założenie, które nadaje kierunek naszej relacji ze światem. Because ideally this should be our mind, that it should be the pot of attention to the precise details of everything which arises. Ponieważ idealnie rzecz biorąc, to nasz umysł powinien być naczyniem, które jest otwarte na wszystko, na cokolwiek, co się pojawia. And he said, in this swirls the oil of undeclining great happiness. I czytamy, że w tym wiruje olej niewyczerpanego wielkiego szczęścia. In English we say, don't put all your eggs in one basket. Po angielsku mówi się, nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka. If you drop the basket, it's all gone. Jeżeli opuścisz ten koszyk, wszystkie pękną. When you love just one thing and that person dies or gets sick or runs away with someone else. Jeśli kochasz tylko jedną osobę i ta osoba umiera albo odchodzi albo ucieka z innym. You get sad. To jest ci smutno. Only you. Tylko ty. You are the special one in my life. Jesteś tą wyjątkową w moim życiu. We might even say, I don't care about other people, it's you. Możemy nawet powiedzieć, nie obchodzą mnie inni ludzie, liczysz się tylko ty. When you have that attitude on a good day, you have a lot of happiness. Jeśli masz to nastawienie w dobry dzień, to masz dużo radości. And on a bad day, you have a lot of unhappiness. Ale jeśli masz gorszy dzień, to niesie to ze sobą wiele cierpienia. So this unchanging, undiminishing great happiness is not grounded on the specifics of the object which is chosen to be special. A więc ta niezmienna, ta niemalejąca wielka radość nie opiera się na charakterystyce jakiejś konkretnej rzeczy, którą my uznaliśmy za źródło naszego szczęścia. It's the happiness of being open to life. To jest ta wielka radość wypływa z bycia otwartym na życie. Again, as it says in the Dzogchen text, whatever comes, comes. I znowu, tak jak mówią teksty Dzogchen, cokolwiek przychodzi, to przychodzi. It's not that we are desensitized or anesthetized. To nie jest tak, że jesteśmy znieczuleni, czy nasze zmysły są przytępione. Of course, some things are sweeter than others. Oczywiście niektóre rzeczy są słodsze niż inne. But sour is also a taste. Ale kwaśny to też jest smak. Bitter is also a taste. Gorzki to też jest smak. The world is full of colors and flavors and personalities. Świat jest pełen kolorów, smaków, osobowości. So the invitation is to turn your attention out to see what is there. A więc jesteśmy zapraszani do tego, żeby zwrócić swoją uwagę na zewnątrz, do tego, co tam jest. Unmediated through your own biases and self-referential concerns. Żeby nie pośredniczyły tutaj nasze własne preferencje skupione na nas. On the wick of the union of happiness and emptiness. Na knocie jedności szczęścia i pustki. The flame of the energy of awareness revealing each appearance as it is burns bright. Jasno lśni płomień energii obecności odsłaniającej każde ze zjawisk. So, happiness and emptiness. Szczęście i pustka. If my happiness is based on you, jeśli moje szczęście zależy od ciebie, then it is the you-ness of you that seems to be the cause of my happiness. Wówczas twojość ciebie, twoja esencja wydaje się być przyczyną mojego szczęścia. You make me happy. Ty sprawiasz, że jestem szczęśliwy.
And therefore you can make me unhappy. I właśnie dlatego ty możesz również sprawić, że będę nieszczęśliwy. This is a dualistic dependent happiness. To jest ta dualistyczna zależna radość. But happiness and emptiness arises with appearance and emptiness. Ale szczęście i pustka wyłania się wraz z przejawieniami i pustką. Everything is open, everything is luminous. Wszystko jest otwarte i świetliste. If I stop veiling this with my own concerns, jeśli przestanę przesłaniać to moimi własnymi myślami, preferencjami, there's the happiness of everything being wonderful. Pojawi się radość płynąca z tego, że wszystko jest wspaniałe. This is also called the field of clarity. To również nazywa się polem przejrzystości. This is a hlundrup, effortlessly arising. To jest hlundrup, pojawianie się bez wysiłku. So this happiness is empty. To szczęście, ta radość jest pusta. It's not relying on anything. Od niczego nie zależy. It's the feeling tone of non-duality. To jest uczucie, to jest nastrój niedwoistości. I'm not wrapped in my skin bag. Nie jestem uwięziony w tym worku ze skóry. Looking out at you. Patrząc na zewnątrz na was. But as we can experience when we practice, this body is an experience. Możemy tego doświadczyć w praktyce, że to ciało jest doświadczeniem. The walls are an experience, the carpet's an experience. Ściany są doświadczeniem, dywany są doświadczeniem. I experience you and I experience me. Doświadczam was i doświadczam siebie. Both are experiences arising in the mind. Jedne i drugie doświadczenia wyłaniają się w umyśle. The mind is not a quality of the body. Umysł nie jest jakością ciała. The body is revealed as a quality of the mind. Ciało odkrywa się jako jakość umysłu. Self and other are the flow of experience. Ja i inni to przepływ doświadczenia. This experience is empty of inherent self nature. To doświadczenie jest puste, pozbawione własnej wrodzonej natury. So the feeling tone of this quality is dewa or happiness. Także tym odczuciem tej jakości jest dewa, radość. It cannot be grasped, it's not a thing. Nie można tego uchwycić, dlatego że to nie jest rzecz. And with this wick, the flame of the energy of awareness revealing each appearance burns bright. I więc jasno lśni płomień energii obecności odsłaniającej każde ze zjawisk. So if we can really feel that whatever arises is fine. A więc jeżeli naprawdę możemy poczuć, że wszystko co się pojawia jest w porządku. Because if I don't contaminate it with my opinion, it is the clarity of awareness. Dlatego że jeżeli nie zanieczyszczam tego swoją opinią, to jest klarowność przytomności. Therefore everything is worthy of attention. Wtedy wszystko jest warte uwagi. And this allows the mind to be contented. I to pozwala umysłowi być zadowolonym. When we have a lack, kiedy odczuwamy brak, we look for the thing to fill our lack. Szukamy rzeczy, która by wypełniła ten brak. But as we looked earlier, no object can fill the lack in the subject. Ale tak jak widzieliśmy wcześniej, żaden przedmiot nie zaspokoi poczucia braku podmiotu. Because the subject doesn't lack objects. Ponieważ podmiotowi nie brakuje przedmiotu. Our lives are full of objects. Nasze życia są pełne przedmiotów. The problem is that objects turn from joy into unhappiness very quickly. Problem polega na tym, że przedmioty przechodzą z radości do nieszczęścia bardzo szybko. For example, I love books. Na przykład kocham książki. I have bought many books in my life. Kupiłem wiele książek w życiu. Now I'm getting old. Teraz się starzeję. I'm going to die before I read all my books. I umrę zanim zdążę je przeczytać. So the source of pleasure is now simply a reminder that I'm going to die. A więc niegdyś źródło przyjemności teraz stało się tylko przypomnieniem o tym, że umrę. It's like that. Tak to wygląda. Life is moving. Życie się porusza. What seems important becomes less important. To co wydawało się ważne staje się mniej ważne. So the most important thing is to think. To really explore what do I lack?
Najważniejsze, to co naprawdę ważne, to badać, czego tak naprawdę mi brakuje. Do I lack money? Do I lack a partner? Do I lack a fulfilling job? Czy brakuje mi pieniędzy, czy partnera, czy dającej satysfakcji pracy? As the Buddha said, friends become enemies, enemies become friends. There is no predictability to the movement of the patterns of life. Tak jak powiedział Budda, przyjaciele stają się wrogami, a wrogowie stają się przyjaciółmi. Ruchów, poruszeń życia nie można przewidzieć. What I lack is myself. To, czego mi brakuje, to ja sam. I lack the awareness of who I actually am. Brakuje mi świadomości, czym tak naprawdę jestem. I'm trapped in ideas of identity. Jestem uwięziony w ideach na temat swojej tożsamości. In constructions of self. W konstrukcjach siebie. Images of myself developed in particular situations due to various causal forces. W wizjach siebie, które tworzyłem w określonych okolicznościach na skutek określonych przyczyn i warunków. If I look back, I see that none of the identities that I have developed have been truly satisfying. Gdy spojrzę wstecz, zobaczę, że żadna z tych tożsamości, które rozwinąłem, nigdy nie przyniosła mi prawdziwej satysfakcji. And they haven't lasted for long. I nie trwały długo. Do I want to spend the rest of my life developing new ways of expressing myself, finding myself? Czy chcę spędzić resztę życia szukając nowych sposobów wyrażenia siebie, pokazania siebie? What is missing is the ground of being. To, czego brakuje, to podstawa istnienia. The ground, the basis, the source of our life moment by moment. Zi, podstawa, źródło, źródło naszego życia, chwila po chwili. What I lack is what I have never lost, but which I continuously ignore. To, czego mi brakuje, to coś, czego nigdy nie straciłem, ale co cały czas ignoruję. While my attention is externalized to the objects of the world, podczas gdy moja uwaga skupia się na zewnątrz, na przedmiotach tego świata, so many fascinating things are there. Tam jest tyle fascynujących rzeczy. If only I had more of this, then I would be happy. Gdybym tylko miał więcej tego, wówczas byłbym szczęśliwy. But I would be happy for a while. Ale byłbym szczęśliwy na chwilę. We know that millionaires can also be unhappy. Wiemy, że milionerzy też mogą być nieszczęśliwi. Around London there are many private psychiatric clinics full of rich people with alcohol and drug problems and so on. W Londynie i w okolicach jest mnóstwo prywatnych klinik psychiatrycznych, które są pełne bogatych ludzi mających problemy z alkoholem, z depresją. There is no object in the world that is guaranteed to give you lasting happiness. Nie ma żadnego przedmiotu w tym świecie, który zagwarantowałby wam trwałe szczęście. Yet we keep looking outside. A jednak szukamy na zewnątrz. And the Buddha says, look inside. A Buddha powiedział, szukaj w środku. As you sit now in this room, you're looking out. Kiedy siedzisz tutaj w tym pomieszczeniu, patrzysz na zewnątrz. The question is not what do you see. Pytanie nie brzmi, co widzisz. The question is who is the looker. Pytanie brzmi, kim jest ten, który patrzy. At this moment you experience the weight of your body, breathing in and out, colors and lights. W tym momencie czujesz wagę swego ciała, oddech, kolory i światła. Who is the experiencer of experience? Kim jest ten, który doświadcza? This is the one question which is offers liberation. To jest to jedno z tych pytań, które umożliwia wyzwolenie. No other question provides this. Żadne inne pytanie tego nie dostarczy. So this is the central point that when you have the satisfaction of being aware, everything has value. I to jest główny punkt, kiedy jesteś pełen satysfakcji bycia przytomnym, wtedy wszystko jest w porządku. But because the ego is separated, is a part of what is going on. Ale ponieważ ego jest oddzielone i jest częścią tego, co się dzieje, it's looking for another part to make it complete. Szuka innej części, która uczyniłaby je pełnym. And this is a delusion, and this is why we suffer. I to jest złudzenie i dlatego cierpimy.
So then he says, thoughts arising from the affliction of desire are liberated in their own place. A więc mówi, myśli powstające ze splamienia pożądania uwalniają się tam, gdzie są. Oh. This means when you're sitting in the practice. To znaczy, kiedy siedzisz w praktyce, a thought of desire arises. I pojawia się myśl pełna pragnienia. Oh, in the afternoon I go to the shops. Po południu pojadę na dół do sklepu. So kind of mobilizing thought. To jest taka myśl, która cię mobilizuje do działania. If I had some chocolate, I would feel happier. Gdybym miał trochę czekolady, czułbym się szczęśliwszy. This is a thought. To myśl. If the ego hunger thinks and believes that chocolate will really be helpful, then this becomes an intention. Jeśli głód ego mówi, że to pomoże, to to pragnienie staje się intencją. But if we see, oh, this is a thought. Ale możemy zauważyć, że to tylko myśl. The thought is like a firefly. Myśl jest jak ognik, jak świetlik. It moves through the space of the mind with a little brightness and then vanishes into the dark. Porusza się w przestrzeni otoczony świetlistością, to mruga, ale za chwilę znika. So if you don't invest the thought with true meaning, jeżeli nie inwestujesz, nie wypełniasz myśli prawdziwym znaczeniem, it goes. Znika. It dissolves in its own place. Ona rozpuszcza się tam, gdzie jest. All thoughts are self-liberating if they're not invested with the energy of the ego. Wszystkie myśli wyzwalają się same z siebie, jeśli nie inwestujemy w nie energii ego. The energy of the ego manifests as prana. Energia ego manifestuje się jako prana. When the prana is distributed through the body in irregular fashion due to the function of the five poisons. Kiedy prana rozchodzi się po ciele w sposób nieregularny na skutek siły pięciu trucizn. Each of the five poisons seems to have a kind of autonomy. Każda z pięciu trucizn zdaje się mieć pewną niezależność. When you feel desire for the chocolate, kiedy czujesz pożądanie czekolady, the other thought that says more chocolate equals more fat. Jest jeszcze inna myśl, która mówi więcej czekolady, więcej tłuszczu. Is then a cause of anger. I staje się przyczyną gniewu. I can eat chocolate forever. Mogę jeść czekoladę w nieskończoność. Now we have pride. A teraz mamy dumę. Then we look at the skinny people in the room and think these fucking bastards, they eat and eat and eat and they never get fat. A potem patrzymy na szczupłych ludzi i mówimy, ten skurwy może jeść w nieskończoność i nigdy nie tyje. Oh, there we have the five poisons moving together. I pięć trucizn tańczy ze sobą. The thought becomes meaningful because we are massaging meaning into it. Myśl jest pełna znaczenia, dlatego że wmasowujemy w nią znaczenie. Without attachment. Bez przywiązania. Which is valuing. Które nadaje wartość. The value would not be in the object. Wartości nie byłoby w tym przedmiocie. The value is in the subject. Wartość jest w podmiocie. Because even if you decide on chocolate, in the shop they have 6-7 kinds of chocolate. No, możesz wybrać sobie czekoladkę. W sklepie jest 7 czy 8 różnych rodzajów. You buy the kind you like. Wybierasz taką, jaką lubisz. If they don't have the kind you like, then the other is not so good. A jeśli w tym sklepie nie ma dokładnie tej, którą lubisz, no inne cię nie zadowalają w pełni. Now I need this special object for me. Potrzebuję tego wyjątkowego, konkretnego przedmiotu, tego dla mnie. It is customized. On jest dopasowany. I'm shaping the world to fit my shape. Kształtuję świat tak, aby pasował do mojego kształtu. And of course this is the royal road to disappointment. I oczywiście to jest szeroka droga biegnąca prosto ku rozczarowaniu. So very important to see thoughts as they are. To experience sensation as it is. To bardzo ważne, żeby widzieć myśli takimi, jakimi są, aby widzieć uczucia i wrażenia dokładnie takimi, jakimi są. If you're meditating, if you're doing a long retreat, jeśli medytujecie, jesteście na długim odosobnieniu, a thought suddenly arises, myśl pojawia się nagle, I need a drink. Muszę się napić. It's a thought. To myśl. I remember when I was in retreat in the hills,
And I was sitting doing my practice. Pamiętam, jak byłem na odosobnieniu w górach i siedziałem, wykonywałem praktykę. And the next thing I knew, I was drinking tea. I następną rzeczą, którą zauważyłem, było picie herbaty. I had gone up from my seat, lit the stove, made the tea, and I think, why am I drinking tea? W międzyczasie wstałem, nalałem sobie herbaty i nagle sobie uświadomiłem, czemu ja piję herbatę. I had completely gone into this idea. Like a kind of zombie sleepwalker. To było trochę jak chodzenie we śnie. Byłem jak zombie. Całkowicie zatopiłem się w tej myśli. This is what happens. A to się wydarza. We merge into an idea. My stapiamy się z ideą. When young men get into fights, it's often like that. An idea catches them. Oh, you don't speak to me that way. And then there's this stabbing and beating. Kiedy młodzi ludzie się biją, to właśnie dokładnie to się dzieje. Oni stapiają się z jakąś myślą. Hej, nie mów tak do mnie. I nagle powstaje walka. Because once you merge into the idea, it's the logic of the idea which is determining your life. Bo kiedy stapiasz się z ideą, to jej logika zaczyna określać twoje życie. It's a false clarity. To jest fałszywa klarowność. The real clarity is to see that the thought is a thought. Prawdziwa klarowność to jasne widzenie, że myśl jest tylko myślą. Do I want the thought to be determining my life? Czy chcę, żeby ta myśl decydowała o tym, jakie jest moje życie? Clarity is the dog. Klarowność to pies. The thought is the tail. Myśl to ogon. Does the dog wag the tail or the tail wag the dog? Czy pies macha ogonem, czy ogon macha psem? When the thoughts are catching us, kiedy myśli nas chwytają, this is self-deception. To jest samo oszukiwanie się. A thought has no power. Myśl nie ma mocy. The cigarette doesn't make you smoke it. A papieros nie sprawia, że palisz. The whisky doesn't make you drink it. Whisky nie sprawia, że pijesz. Whisky has no power. Whisky nie ma mocy. If a bottle of whisky had power to make people drink, gdyby butelka whisky miała taką moc, aby ludzie pili, they would have armed guards on the door of every bar because crowds of people would say, whisky, whisky. To przed każdym monopolowym staliby ludzie z karabinami. Tłumy by ściągały. Somewhere it is like that. Somewhere, yeah. There's just a bottle. To tylko butelka. And the bottle is important for us if we make it important. I butelka staje się ważna dla nas, jeżeli czynimy ją ważną. So, the affliction of the desire. A więc splamienie pożądania will go free by itself. Wyzwoli się samo z siebie. If it's not being invested with what it is not. Jeśli nie będziemy inwestować w nią to czym nie jest. Then he says, without being rejected, they dissolve in the vastness of non-dual great happiness. Nie ma potrzeby ich odrzucania, bo rozpuszczają się w rozległości niedualnego wielkiego szczęścia. So this is very important from the point of view of the higher tantras and Dzogchen and Mahamudra. To jest bardzo ważne z punktu widzenia wysokich tantr, Dzogchen i Mahamudry. Because everything comes from the same ground of emptiness. Ponieważ wszystko wyłania się z tej samej podstawy pustki, there is nothing intrinsically bad. Nie ma nic, co byłoby prawdziwie złe. The five poisons are not intrinsically bad. Pięć trucizn, one nie są prawdziwie, wewnętrznie złe. As we looked yesterday, we have to become like the peacock that can eat the poison and gain more clarity from it. Tak jak mówiliśmy wczoraj, musimy stać się jak paw, który je truciznę i nie umiera, wręcz przeciwnie, coraz więcej barw. So it's not about rejecting desire or rejecting anger. Nie chodzi o to, żeby odrzucić pożądanie, wyrzec się gniewu. If you stay present with the manifesting emotion, jeżeli pozostajesz obecna z manifestującą się emocją, it goes free by itself. Ona wyzwala się sama z siebie. And that frees your mind. I to wyzwala twój umysł. Because we have little tendrils coming out of us. We're hungry. Ponieważ mamy takie czułki, które wychodzą z nas. Jesteśmy głodni. We want to be involved. Chcemy być zaangażowani.
And so if the object stays and we start to caress the object, więc kiedy jakiś przedmiot trwa i zaczynamy go głaskać, its smooth surface wygładza powierzchnię, will open, ta wygładzona powierzchnia otwiera się, revealing a lot of hooks, odsłaniając mnóstwo haczyków. And the hook of our desire and the hook of the object will go together. I haczyk naszego pożądania i haczyk tego przedmiotu, one schwytają się nawzajem, połączą się. But when we allow the desire just to go free by itself, ale jeżeli pozwolimy, aby pożądanie wyzwoliło się samo z siebie, it remains smooth, pozostanie gładkie. And because its smooth surface has nothing for us to hold on to, a ponieważ jego gładka powierzchnia nie ma niczego, za co moglibyśmy złapać, our hooks relax. Nasze haczyki się rozluźniają. Like a cat that's put out its claws, tak jak kot, który wyciąga pazurki, and then it relaxes and they go back in. A potem się rozluźnia i one się chowają. Then we become smooth. I my stajemy się gładcy. In the more smooth we are, the less disturbance there is with the object, however it is. Im bardziej jesteśmy gładcy, tym mniej jest zakłóceń między nami a przedmiotami. Then we see, oh, indeed, the mind is like a vajra. I wtedy widzimy, że naprawdę umysł jest jak vajra. Indestructible, undisturbed. Niezniszczalny, niezakłócony. Who is the one who invests the object? Kim jest ten, który inwestuje w przedmiot? This is the arousal of patterning, which we take to be I, me, myself. To jest pojawienie się wzorów, które mylnie bierzemy za nas samych. It has no intrinsic validity of its own. Nie mają żadnej wrodzonej wartości. And therefore, if we allow it to if we allow it to arise without being indulged. Więc jeżeli pozwolimy, aby to się pojawiało jednocześnie nie upajając się tym, then we see the subject is actually an object. Wtedy zauważymy, że podmiot jest tak naprawdę przedmiotem. So, I want chocolate. A więc chcę czekoladę. Chocolate is the object, I am the subject. Czekolada jest przedmiotem, ja jestem podmiotem. I want chocolate seems like the subject, seems like me. Ja chcę czekoladę i wówczas ten podmiot wydaje się być mną. It appears like that because I am identified with that thought. To tak wygląda, ponieważ utożsamiam się z tą myślą. When I don't identify with it, it's just a thought. Kiedy się z nią nie utożsamiam, to jest tylko myśl. It's an object arising in the mind. To jest przedmiot pojawiający się w umyśle. All subjects, subjective thought is simply a mind content. Wszystkie podmioty, wszystkie myśli podmiotów to jest tylko... Przepraszam? Podmiotowe myśli. Wszystkie podmiotowe myśli to są tylko przedmioty wyłaniające się w umyśle. So sometimes the text talk about sem dang sem jung, means the mind and what arises in the mind. Teksty mówią często o sem dang sem jung, czyli umysł i przedmioty wyłaniające się w umyśle. What arises can look like object and look like subject. To, co się wyłania, może jawić się jako przedmiot albo wyglądać jak podmiot. When I would ask Rinpoche about this, kiedy pytałem o to Rinpoche, he would say, yeah, sometimes it looks object, sometimes it looks subject. Odpowiadał tak, czasami wygląda jak podmiot, czasami jak przedmiot. Which is it? Ale którym z nich jest? He was not happy to be asked, which is it? On nie lubił, kiedy się go pytało, którym to jest. He would look at me with this sad, tired face. Patrzył na mnie tą smutną, smutnym, zmęczonym spojrzeniem. Somehow I'm stuck with this stupid Scottish man. Jakimś cudem ugrzęzłem tutaj z tym szkockim debilem. Yeah. But it's the fact. Sometimes it looks subject, sometimes it looks object. No, ale tak jest. Czasami to wygląda jak przedmiot, czasami jak podmiot. Through our investment, any object can be a subject. Na skutek naszej inwestycji każdy przedmiot może stać się podmiotem. I'm a little teapot, round and stout. Here's my handle, here's my spout. If you want to drink me, turn me on. Jestem dbanuszkiem.
You can be a teapot, you can be a chocolate bar, you can be whatever you like. Możesz być z panuszkiem, możesz być czekoladą, możesz być z czym chcesz. This is the imagination. To jest wyobraźnia. The mind imagines as object, it imagines as subject. Umysł wyobraża sobie przedmiot, wyobraża sobie jako podmiot. Neither is truly real. Żadne z nich nie istnieje naprawdę. Both go free because they are patterns of energy. Oba się wyzwalają, ponieważ są tylko wzorami energii. So we're not having to dissolve something. Więc nie musimy niczego rozpuszczać. It's self-dissolving because it is unborn, like the reflection in the mirror. To rozpuszcza się samo z siebie, dlatego że jest nienarodzone, tak jak odbicie w lustrze. Then it says the original knowing as precise discernment manifests as shining rays of light. Więc następnie jest powiedziane, że pierwotne poznanie dokładnego rozróżniania pojawia się jako lśniące promienie światła. So we have the pot and the wick, well, the pot and the oil and the wick and the flame, and out of this the light comes. A więc mamy naczynie, mamy olej, mamy knot, mamy płomień i z tego wypływa światło. So this wisdom or this clarity is the pure nature of or the transformation of desire. A więc ta mądrość, ta przejrzystość jest oczyszczeniem czy przekształceniem pożądania. It's called sosotopeyesi. It means the clarity of the mind that sees everything precisely as it is. To się nazywa sosotopeyesi, czyli to jest ta przejrzystość umysłu, która widzi wszystko dokładnie takim, jaki jest. So, you know what it's like maybe to go shopping for shoes. Wiecie być może, jak to jest iść na zakupy i chcąc kupić buty. You look at the color, the shape, the price and so on. Patrzycie na kolor butów, na ich kształt, na cenę i tak dalej. You examine the stitching. Sprawdzacie szycie. You think where you might wear the shoes. Zastanawiacie się, w jakich sytuacjach możecie je założyć. You might think what color of clothes will the shoes go with. Być może myślicie, jakiego koloru ubrania będą pasowały do tych butów. I really love the shoes. Naprawdę kocham buty. But they've only got one color. Ale gdybym miał tylko jeden kolor. God, if I buy the shoes, I have to buy a new dress. Jeżeli kupię te buty, to muszę też kupić ubranie, sukienkę. And I don't have a lipstick to go with this dress. A nie mam szminki, która pasowałaby do tej sukienki. It's another expensive day in the shops. Także kolejny dużo pieniędzy znowu poszło. So this is desire. To jest pożądanie. It takes you into the detail of things. Ono zabiera cię do szczegółu. So it's exactly this capacity to give precise attention to something because you desire it. To jest dokładnie ta cecha, ta jakość, która skłania, która sprawia, że przyglądasz się szczegółom rzeczy dlatego, że ich pragniesz. Which can now be applied. Która teraz może być zastosowana wobec wszystkiego. And therefore everything becomes interesting. I dlatego wszystko staje się interesujące. So, sure, many of you know the story of the dog's tooth. Z pewnością wielu z was zna tą historię o zębie psa. And this is very, very important story. To bardzo ważna opowieść. About the young man who goes trading to India every year. Opowiada o młodym mężczyźnie, który co roku podróżował handlować do Indii. And he brings his mother silk and some nice jewels. I przywoził matce jedwab i ładne klejnoty. But one year the mother says, listen my boy, I'm getting old. Ale któregoś dnia matka powiedziała, słuchaj chłopcze, starzeję się. Why do I need silk? Po co mi jedwab? But I need a relic of the Buddha to give me more faith before I die. Ale tym, czego potrzebuję, to jest jakaś relikwia Buddy, abym miała więcej wiary, zanim umrę. So he said, okay, I do that next year. Powiedział, w porządku, zrobię to za rok. But he forgets. Ale zapomniał. And he comes home. I wraca do domu. And he sees a disappointed face. I widzi jej rozczarowanie. And he promises next year. I obiecuje, że I will do it. Że za rok na pewno to zrobię. And as he's coming home, he gets to the hill just before the valley. I wracając do domu, wchodzi na wzgórze, tuż przed doliną. Ah, I forgot the relic. I przypomina sobie wtedy, że znowu zapomniał o tej relikwii. And he gets in a rage. I wścieka się. And he's stomping and kicking everything. I wpada w szał i zaczyna wszystko kopać. And he kicks a,
skull of a dog. I kopię czaszkę psa. Out of it flies a tooth. I z niej wypada ząb. He looks at the tooth. Patrzy na ten ząb. Remember, this is a businessman. Pamiętajcie, że mówimy o biznesmenie. He looks at the tooth. Patrzy na ząb. Some potential here. Widzi w nim pewien potencjał. So he takes out his best silk cutter and he wraps it around the tooth. Więc wyciąga swój najlepszy katak i owija wokół zęba. And he proceeds on the journey. I kontynuuje podróż do domu. As he comes into the village, he calls over some of the boys. Dociera do wioski i woła jakichś tam chłopców. Said, go to the temple, get the monks to blow the big horns. I mówi, biegnijcie do świątyni i ściągnijcie mnichów, niech zadmą w trąbki. I dmią w trąbki. Everybody comes out of their house. What is this? What is this? Wszyscy wychodzą z domu, ciekawi, co się dzieje. His old mother comes out. Matka wychodzi. Mother. Matko. From India. Z Indii. A relic of the Buddha. Relikwia Buddy. Tears are flowing down. Łzy płyną strumieniami. She is so happy. Jest tak szczęśliwa. He is happy that she is happy. On jest szczęśliwy, że ona jest szczęśliwa. But he knows he's cheated her. Ale on wie, że ją oszukał. Anyway, she sets up a shrine and lighting her butter lamps and doing more prayers, getting up earlier in the morning. Tak czy inaczej, ona robi, urządza ołtarz, kładzie tam tą relikwię, pali lampki, wstaje każdego dnia coraz wcześniej. After 2 months, he sets off to India again. Po 2 miesiącach znowu wyjeżdża do Indii. And he spends the whole of his time traveling north, south, east, west, looking for a relic. I spędza cały czas, podróżuje na zachód, wschód, północ i południe, szukając prawdziwej relikwii. He feels so heartbroken. I czuje się, no, ma złamane serce. I have no karma. I can't find a relic and I cheated my own mother. Mówi, że no, mam fatalną karmę, nie mogę znaleźć tej relikwii, a w dodatku oszukałem własną matkę. So he sets off home feeling very sad. Więc wraca do domu bardzo smutny. Climbs up the hill on the way to the valley. Wspina się na wzgórze. Many rainbows in the sky. I nad doliną, w której mieszka, widzi wiele tęczy na niebie. As he looks down into the valley, thousands of people. Patrzy i widzi, że w dolinie zgromadzone są tysiące ludzi. As he goes down, he asks people, what's happened here? Schodzi na dół i pyta, co się tutaj dzieje. Oh, there's a miracle in the village. I słyszy, że o, w wiosce wydarzył się cud. And he gets home and there's this tooth. With rays of light coming out of it. Wchodzi do domu i widzi, że z tego zęba wypływają promienie tęczy. And the moral of the story is even a dog's tooth will give out light if there is faith. I morał tej historii jest taki, że nawet ząb psa da nam światło, jeżeli będzie wiara. And this of course is very, very important. I to jest bardzo ważne. It means it's not in the object. To znaczy, że to nie leży w przedmiocie. It's in the subject. Ale w podmiocie. Faith is simple and direct. Wiara jest prosta i bezpośrednia. Faith doesn't question. Wiara nie pyta. It opens to. Ona otwiera się na coś. We trust. My ufamy. Just that trust in itself, it's like a snake sloughing off an old skin. Samo to otwarcie i zaufanie to jest jak wąż, który zrzuca starą skórę. There's a naivety in faith. W wierze jest naiwność. You're naked, you're unprotected. Jesteś naga, bezbronna. But the object starts to shine. A przedmiot zaczyna błyszczeć, świecić. Because you're giving the object your heart. Ponieważ oddajesz temu przedmiotowi swoje serce. So again, this is the quality that when you start to appreciate everything in the world. Znowu to jest jakość, to jest taka cecha, kiedy zaczniesz doceniać wszystko w świecie. Everything starts to shine because you value it. Wszystko zacznie świecić, dlatego że będzie miało dla ciebie wartość. Wherever you are, however you are. Gdziekolwiek jesteś, jakkolwiek jest. This is it. To jest to. So that's very, very important in our lives. To ważne, bardzo ważne w naszym życiu. Because maybe as we get older, we get sick, you get a lot of pain in the body and so on. Bo być może zestarzejemy się, zachorujemy i będziemy odczuwali bardzo wiele bólu. What is it? Czym to jest? It's the blessing of Padmasambhava. To jest błogosławieństwo Padmasambhava. If you do the practice, it says whatever arises is Padmasambhava. W praktyce jest powiedziane, wszystko co się pojawia jest Padmasambhavą.
Padmasambhava is arising in the form of rheumatism. Padmasambhava pojawia się w formie reumatyzmu. Rheumatism is Padmasambhava. Reumatyzm jest Padmasambhavą. Toothache is Padmasambhava. Ból zęba jest Padmasambhavą. No, it's toothache. Nie, to ból zęba. No, it's Padmasambhava. Nie, to Padmasambhava. Why would Padmasambhava want to give me toothache? Ale dlaczego Padmasambhava chciałby sprawiać mi ból, dać mi ból zęba? Because he loves you and you're very special. Dlatego, że cię kocha, jesteś bardzo wyjątkowy. Not everyone here has toothache. Nie każdy tutaj ma ból zęba. This is his special blessing for you. To jest jego specjalne błogosławieństwo dla ciebie. So, if you see everything is in the mandala, then you can give it value. Jeżeli widzicie, że wszystko zawiera się w mandali, wówczas możecie nadać temu wartość. Otherwise the ego feels persecuted. W przeciwnym razie ego będzie czuło się prześladowane. In order to dispel the darkness of ignorance of all sentient beings, po to, aby rozproszyć mroki niewiedzy wszystkich czujących istot, we offer this to the guru and the gods of the Padma family or clan. Ofiarowujemy to guru i bóstwom rodziny Padmy. Please accept and then bestow supreme and general accomplishment. Prosimy, przyjmijcie je i udzielcie najwyższych i zwykłych osiągnięć. So, with each of the verses we have this imaging which we enter into about the purification of some limiting factor and then we offer the light of it. I w każdym wersie jakby powtarza się ta praca. Najpierw oczyszczamy jakieś swoje ograniczenia, a następnie ofiarowujemy to oświeconym istotom. We offer it out. Ofiarowujemy to na zewnątrz. And then it comes back. A potem do nas wraca. We offer up to all the Buddhas, all the deities connected with the lotus family from Amitabha, Chenrezig, Padmasambhava and so on. Ofiarowujemy to wszystkim oświeconym istotom związanym z rodziną Padmy, od Amitaby przez Chenrezig, Padmasambhava i tak dalej. And they connect with us, they give us their blessing. I oni dają nam swoje błogosławieństwo, jesteśmy z nimi połączeni. So if you enter into the spirit of this practice, again it's you're never alone. Więc kiedy wejdziecie w ducha tej praktyki, znowu tutaj nigdy nie jesteście sami. By reciting the practice, you're weaving connectivity. Recytując praktykę, tkacie tą sieć połączenia. With all the Buddha families. Ze wszystkimi rodzinami Buddhów. Which gives you more and more reminders wherever you go, this is where you live. I to wam daje, tutaj jest coraz więcej przypomnień, gdziekolwiek jesteście. Tutaj żyjecie. No matter how the events of life arise, you are always connected with the mandala of the Buddhas. Nieważne, jakie zdarzenia się pojawiają, jesteście zawsze połączeni z mandalami Buddhów. And it also, of course, speaks to the spirit that if you hang on to something, if you get something good. I to rezonuje z tym, że jeżeli do czegoś lgniecie, jeżeli jesteście, uważacie, że coś jest dobre, it will die. To umrze. I remember Rinpoche telling me about the Nizam of Hyderabad. The Nizam is a title, the Nizam of Hyderabad in South India. Pamiętam, jak Rinpoche opowiadał mi historię tego człowieka właśnie, Nizam z Hyderabad. He was the wealthiest man in the world. Okay, to był najbogatszy człowiek na świecie. He had huge palaces and many, many jewels. Miał wiele pałaców i mnóstwo klejnotów. And among the jewels he had many, many pearls. I między jego klejnotami tam było mnóstwo pereł. And he kept the pearls locked in a big box. I trzymał te perły zamknięte w wielkiej skrzyni. But of course pearls are a kind of living thing, they're not like a diamond. Ale perły nie są jak diamenty, to na swój sposób są jakby żywymi rzeczami. They do well from being worn. A im dobrze robi, jak jest im ciepło. And if you keep them locked up, they turn to dust. Jeśli trzymasz je w zamknięciu, one zamienią się w popiół. So when the Nizam died and his children opened up the treasure trove, więc kiedy Nizam umarł i jego dzieci otworzyły skarbiec, they found these boxes with crores of rupees, hundreds and hundreds of thousands of zloty of dust. Więc znaleźli te wielkie skrzynie ogromnej wartości, ale one były pełne prochu. Well, but you use that as an example that
when you have merit, you should always share it with all sentient beings. I Rinpoche używał tego jako przykładu, że kiedy masz zasługę, powinieneś jej używać, aby się nią dzielić z innymi. Energy is about connection. Energia dotyczy połączenia. Whenever something is secret or hidden or special just for me. Za każdym razem, kiedy czynimy coś wyjątkowym, tajemnym, chowamy to tylko dla siebie, it's going to become toxic. To stanie się toksyczne. So then he says, wonderful, in the pot of the wheel of continuous activity. Więc dalej czytamy, cudownie, w naczyniu koła ciągłej aktywności. Swirls the oil of effortless accomplishment, free of striving. Wiruje olej spełnienia, wolnego od wysiłku. So the wheel of continuous activity is this world. A więc koło ciągłej aktywności to jest ten świat. Something is always happening. Coś ciągle się dzieje. The ground is always manifesting. Podstawa cały czas się manifestuje. Says unborn and unceasing. Mówimy, że jest niezrodzona i nieprzerwana. The ceaseless display of the unborn. Nieprzerwane przejawienie nienarodzonego. The field of interaction of phenomena. Pole współgry zjawisk. And within this pot, effortless accomplishment is arising. I w tym naczyniu pojawia się spełnienie wolne od wysiłku. That is to say, everything is moving together, just according to itself. To znaczy, że wszystko porusza się razem, zgodnie ze sobą. If you study botany, you can learn about the structure of plants and trees. Jeśli studiujecie botanikę, możecie poznać strukturę różnych roślin, drzew. And take a very scientific view. Możecie przyjąć taki bardzo naukowy pogląd. But of course there's also just the miracle that when from a tiny acorn you get a big oak tree. Ale to jest zawsze to jest cud, że z małego nasionka wyrasta ogromny dąb. That the world is full of patterning. Świat jest pełen wzorów. The world is not chaotic. Świat nie jest chaotyczny. The patterns in everything. Wzory są we wszystkim. If you go in the desert, like the Sahara Desert, you see these different kinds of desert and the movement of the dunes. Jeśli pojedziecie na pustynię, na przykład na Saharę, zobaczycie mnóstwo wydm. There are patterns in the ocean, currents which are going. Te są różne rodzaje wydm, różne wiatr kształtuje je na różne sposoby. The world is not random and chaotic. Świat nie jest taki przypadkowy i chaotyczny. So the effortless arisingness is the showing of the intrinsic patterning of the energy of manifestation. Bezwysiłkowe powstawanie to jest ukazywanie się energii manifestacji. So it comes in these forms, comes in these forms. Która pojawia się w takich formach. Nobody's doing it. Nikt tego nie robi. The seed for some reason falls on soft ground. Nasionko z jakiegoś powodu upadło na żyzną glebę. The cow stands on top of the acorn, pressing it into the earth. Stanęła na niej krowa i wcisnęła je w ziemię. Some leaves go on top to keep it protected from the frost. Opadły na niej liście, chroniąc je przed mrozem. It sprouts. Wykiełkowało. No deer come to eat the sprout. Żadna sarna nie przyszła i nie zjadła tego. And it grows, and it grows. Tego kiełka, więc on rośnie, wyrasta, wyrasta. The energy of the earth. Żywi się energią ziemi. The rain. I deszczem. The sun. Słońcem. The interaction with the sun causing the photosynthesis and so on. I reakcja ze słońcem, reakcja fotosyntezy i tak dalej. This is inconceivable. To jest nie, tego się nie da objąć, tego się nie da wyobrazić, wymyśleć. No one is doing this, but it happens. Nikt tego nie robi, ale to się wydarza. We see everything in the world is like that. Więc widzimy, że wszystko w świecie jest takie. This building also arises due to causes and conditions. Ten budynek też pojawił się na skutek przyczyn i warunków. The causes and conditions are the mind. Przyczyny i warunki to umysł. There is an idea of a temple. Jest koncepcja budynku. On the basis of that idea, people collect money. I na podstawie tej idei, w oparciu o tę ideę, ludzie zbierają pieniądze. There are plans from the architect. Są plany architektoniczne. There's
Getting planning permission. Potem trzeba uzyskać pozwolenie. Getting the materials. Zebrać materiały. Patterns of activity, activity, activity. To są różne wzory aktywności, działania. Oh, you might say, well, it took a lot of effort to build the temple. Można powiedzieć, no, żeby wybudować tą świątynię, to kosztowało wiele wysiłku. But people's energy flow into it. Ale energia ludzi wpływa w to. Effortless doesn't mean that there's no sweat involved in it. Brak wysiłku nie oznacza, że tutaj nie ma w ogóle potu. Effortless means that when you are caught up in the stream of the flow of the unfolding of the world. Brak wysiłku oznacza, że kiedy jesteśmy w tym strumieniu, w tym przepływie, you give yourself to it. Oddajemy się temu. When people play football, kiedy ludzie grają w piłkę nożną, they run after the ball. Biegają za piłką. The ball's not going to give them anything. Piłka im nic nie da. Run, run, run. Biegnijmy. It's quite effortful to play football. No, piłka nożna wymaga sporo wysiłku od gracza. People enjoy. Ale to przynosi radość. Because it's participation. Dlatego, że to uczestnictwo. You like to give your energy into something. Lubisz oddawać swoją energię w coś. Who wants to be useless? Kto chciałby być bezużyteczny? We like to be useful. Lubimy być użyteczni. Because it allows the patterning of our life to connect with the shape of the world, and then you have the co-emergence. Bo to pozwala wzorom naszego życia łączyć się ze światem i wtedy współpowstawać. So effortless here means connectivity opens pathways through which our life energy manifests. A więc tutaj mówimy, że ta bezwysiłkowość to jest połączenie, które otwiera ścieżki, przez które płynie energia. Then, on the wick of the union of clarity and emptiness, the flame of awareness, free of beginning and end, burns bright. Dalej czytamy. Na knocie jedności, przejrzystości i pustki jasno lśni płomień obecności wolnej od początku i końca. So clarity is. Tundra. Clarity is the field of the emergence of all our experience, which happens all at once. Przejrzystość to jest chlundrup. To jest to spontaniczne pojawianie się. Wszystko pojawia się naraz, w jednej chwili. It's uncompounded. Jest niezłożone. And within this, the flame of awareness free of beginning and ending burns bright. I pośrodku tego lśni płomień obecności wolnej od początku i końca. So, to make the floor in the monastery, you need wood. Aby wykonać podłogę w klasztorze, potrzebujemy drewna. You can say that these planks had a beginning. Możemy powiedzieć, że te deski mają początek. Which was when the tree was cut down and the log was taken to the yard and cut into planks, and the planks are aged and then brought here. I ten początek był wtedy, kiedy ścięto drzewo, zawieziono je do tartaku, pocięto na deski, te deski sezonowano, a potem przywieziono je tutaj. Well, that's the beginning of the plank. Taki był początek deski. And then it's put as the floor, so then when all the planks are laid, the floor begins. A potem zostały ułożone na podłodze i kiedy ułożono je wszystkie razem, to wyznaczało początek podłogi. We have beginning, middle and end. A więc mamy początek, środek i koniec. After a while, this place will fall down. Za jakiś czas to miejsce upadnie. That's what happens. Tak się dzieje. But if we go back to the beginning, ale kiedy cofniemy się do początku, the planks came from the tree. Deski pochodzą od drzewa. Where did the tree come from? A skąd pochodzi drzewo? The tree came from the seed. Drzewo pochodzi z nasionka. Where did the seed come from? A skąd ono pochodzi? From the tree. Z drzewa. And where did that tree come from? A tamto drzewo skąd? From the seed. Znowu z nasienia. Long time ago. Dawno, dawno temu. No beginning. Nie ma początku. Same with everything. If you track it back, no beginning. Tak samo jest ze wszystkim. Jeśli śledzimy, to nie znajdziemy początku. Ceaseless processes of interaction, mutual collaboration, joint creativity, and this is what arises in the world. To są nieskończone procesy interakcji, wspólnej kreatywności. Tak właśnie wygląda świat, tak powstaje świat. Well, maybe this place falls down, nobody wants to be Buddhist anymore. Być może kiedyś jakby, no, to miejsce się skończy, nikt nie będzie chciał już być buddystą.
we could keep a lot of cows in here for the winter. Może będzie się tutaj trzymać krowy na zimę. You could make it a small nightclub. Może tutaj powstanie jakiś klub nocny. You could turn it into an S&M dungeon. Można to zamienić w jaskinię Sadomaso. You can do anything with it. To można cokolwiek zrobić. When we look outside, we see these big stones. Kiedy wyjdziemy na zewnątrz, widzimy tam te duże bloki kamienia. They belong to the house that was here before. To są fundamenty domów, które stały tutaj kiedyś. They've been put into some of the fences for the garden shaping at the front. Teraz zostały użyte, aby stworzyć swego rodzaju ogrodzenie wokół ogrodu na środku. These stones were cut out from the quarry. You can see their shape. Te kamienie zostały wycięte w kamieniołomie. Widzimy wyraźnie ich kształty. People sweated to build, to cut the stone, to drag it here on a cart with a horse up the hill. Ludzie się pocili i męczyli, żeby przytargać je tutaj na wozach, ciągnęli je własnymi rękoma, ciągnęły je konie i tak dalej. Built the house. Zbudowano domy. No, the house ended. Domy się skończyły. But the stones are here. Ale skały zostały. And life goes on. A życie toczy się dalej. So every shape seems to have a beginning, middle and end. Wydaje się, że ma swój początek, środek i koniec. But the shape is linked to before the shape. Ale ten kształt jest połączony z tym, co było wcześniej. And in the ending of the shape is linked to after the shape. A po nastaniu końca tego kształtu jest połączone z tym, co będzie później. There is no end. Jakby nie ma końca. It goes on and on and on, unfolding. Toczy się bez końca, odkrywa się. And when it was here, a kiedy było tutaj, did it really exist? Czy naprawdę istniało? You say there are planks on the floor. Mówimy, że są deski na podłodze. This of course is our concept. To jest oczywiście nasza koncepcja. We think they are important. Myślimy, że to ważne. But if the weather was very cold, we could rip them up and burn them. Ale gdyby było naprawdę zimno, moglibyśmy je zerwać i spalić. If necessary, you could take them up and use them to hit people. Gdyby to było konieczne, moglibyśmy je wyrwać i użyć je jako broni i walczyć z nimi. You could use them to make sharp points and take out people's eyes. Moglibyśmy zaostrzyć ich końce i wydłubywać nimi oczy. You could make a long spit and stick it up someone's arse and out their mouth. Moglibyśmy zrobić z tego pal i wetnąć go komuś w dupę i go. There is no limit. There is no limit to the potential of the piece of wood. To jakby nie ma granicy potencjału tego kawałka drewna. But when we call it a plank, ale kiedy nazywamy to deską, we give birth to it as something. Dajemy temu, powołujemy to do życia jako coś. So this means the plank is born in my mind. To znaczy, deska rodzi się w moim umyśle. The plank is not born out there. Deska nie rodzi się tutaj. Because if the mind changes, it's no longer a plank. Dlatego, że kiedy umysł się zmieni, to już nie jest dłużej deską. It's fuel or a weapon, skis. In this winter, there's a lot of snow. You dig up the planks and go sliding down the hill. Staje się opałem, albo bronią, albo nartami. Tutaj w zimie jest na pewno mnóstwo śniegu i można jeździć. So, what is born? Is the solidification, the congealing of your own mind. A więc to, co się rodzi, to jest to zagęszczenie, to jest ta solidyfikacja własnego umysłu. So if you've been cooking lamb. A więc jeśli gotowaliście jagnięcinę. At the end you have fat in the pan. Pod koniec tego procesu macie dużo tłuszczu na patelni. If you let the fat get cold, it will congeal. Jeżeli pozwolicie temu tłuszczowi zastygnąć, to on się zagęści, stworzy się taki smalczyk. If you don't have any hot water, jeśli nie macie gorącej wody, you have to try to clean it out. Musicie próbować to jakoś usunąć, wyczyścić. You can scrape out what you can, put it in a piece of paper. Możecie zdrapać na tyle, na ile potraficie, owinąć to w papier. Then you try to scrub the pan. A potem próbujecie skrobać patelnię. The fat goes into the scrubber. Ten tłuszcz dostaje się, przylega do skrobaczki. It's very difficult. To trudne. When things congeal. Kiedy rzeczy się przybierają taką właśnie. When you go into jelly, when they thicken. Stają się żelowe. Zagęszczają się.
zastygają i stają się takie jak taki żel. Good. So when you have this experience, you see that the thickening has a kind of density to it. Więc kiedy mamy takie doświadczenie, to widzimy, że to zagęszczenie, że jest w tym właśnie gęstość. But when the fat is hot, you can pour it very quickly. Kiedy tłuszcz jest gorący, możemy go przelewać. In the same way, when your mind is warm and fresh and you're alive, your creativity is flowing. Tak samo jest z umysłem, kiedy jest gorący, kiedy jest żywy, kiedy jest świeży, to nasza kreatywność płynie. But when the heat of imagination cools, ale kiedy ciepło wyobraźni ostyga, the forms of the world congeal, formy świata zagęszczają się into planks of wood on the floor, na przykład w deski na podłodze, a cup in my hand, w kubek w mojej dłoni. It is what it is. To jest czym jest. Cold lamb fat. Zimny jagnięcy tłuszcz. If you warm it up, it can be whatever you want it to be. Jeśli to podgrzejesz, może stać się czymkolwiek chcesz. This is why they talk of mental obscuration. Dlatego mówi się o mentalnych zasłonach. We thicken the world when we attach into one particular interpretation. Zagęszczamy świat, kiedy lgniemy do jednej konkretnej interpretacji. And then believe that our interpretation is revealing the truth of the world. A następnie wierzymy w to, że nasza interpretacja odkrywa prawdę świata. So, again and again, watch when you come to a conclusion about something. A więc znowu bądźcie uważni, kiedy docieracie do jakiegoś wniosku na temat czegoś. About things, people, politics, religions. Na temat rzeczy, ludzi, polityki albo religii. If you just warm your own mind up, jeśli tylko rozgrzejecie swój własny umysł, the object will start to move and transform. Ten przedmiot zacznie się poruszać i zmieniać. But if your mind gets cold, a jeśli umysł się chłodzi, then like the snow queen, you freeze everything. Tak jak królowa śniegu, wszystko zamraża. And the world gets solid. I świat staje się solidny. So this is what it means here. I to właśnie jest tutaj powiedziane. So, on the thoughts arising from the affliction of jealousy are liberated in their own place. Without being rejected, they dissolve in the vastness of freedom from work and effort. Myśli powstające ze splamienia zazdrości zostają wyzwolone tam, gdzie są. Bez potrzeby odrzucania rozpuszczają się w rozległej wolności od pracy i trudu. So as before, when the jealous thought arises in the mind, if you don't interact with it, if you don't put your energy into it, it will go free. It's impermanent. A więc kiedy w umyśle pojawia się myśl zazdrości, jeśli nic z nią nie robimy, to ona po prostu się rozpuszcza, ona się wyzwala. You don't have to reject them or push them away. Nie musimy jej odpychać. They dissolve into emptiness, which is here in the form of the vastness of freedom from work and effort. Ona rozpuszcza się sama w pustce, która jest tutaj obecna jako rozległa wolność, wolność od pracy i trudu. There was a lama in Darjeeling district, Chatra Rinpoche. Był taki lama, mieszkał w rejonie Darjeelingu, Chatra Rinpoche. His name means free of work. Jego imię oznacza wolny od pracy. He was very active, did many different things. Był bardzo aktywny, robił wiele rzeczy. But he was free of work because activity flowed through him. Ale on był wolny od pracy, ponieważ wszystkie jego działania przepływały przez niego. I used to go and see him quite a lot. Swojego czasu dosyć często go odwiedzałem. He had a little monastery in Jor Bungalow. Miał mały klasztor w Jor Bungalow. He had a room up some stairs with a very open front, and he would sit there and look out. Miał pokój na szczycie schodów. To była taka otwarta przestrzeń. On tam siadał i patrzył. He would sit all day long. I siedział tam cały dzień. Many people would come and see him. I wielu ludzi przychodziło, aby go zobaczyć. They go off and do many things. Potem odchodzili, robili wiele rzeczy. He would just sit there. A on tam po prostu siedział. Looking around. Rozglądał się. When people came and gave him offerings, he would accept them and throw them over his shoulder. Kiedy ludzie przychodzili i składali mu ofiary, on je przyjmował, a potem rzucał za plecy, wyrzucał je. So his room was full of many different things. Jego pokój był pełen różnych rzeczy.
If because I had no money, he would reach behind and pull something out. You have this. A ponieważ ja nie miałem wtedy pieniędzy, on sięgał do tyłu, wyciągał garść banknotów i mówił: masz to dla ciebie. So, when you do the big rigs in practice, in the middle of the mandala is Padmasambhava. W praktyce dużego rigdzina jest mandala i w środku jest Padmasambhava. He sits there. Siedzi tam. Doesn't do anything. Nic nie robi. Out then there's more active forms. Dookoła jest mnóstwo aktywnych form. Then you have the dakinis and the punya, the servants, the ging moving in the sky, off doing many different things. A potem są dakinie i służący, oni robią dużo różnych rzeczy dookoła, w przestrzeni. But the central figure is not doing anything. Ale postać centralna nic nie robi. So this is the Dharmakaya. To jest Dharmakaya. The mind itself never moves. Umysł sam w sobie nigdy się nie porusza. The energy of the mind arises effortlessly, accomplishing everything. Energia umysłu powstaje bez wysiłku i spełnia wszystko. Work begins when you have duality. Praca zaczyna się wtedy, kiedy mamy dualizm. Subject and object. Podmiot i przedmiot. In the sense of have to. I to poczucie, że coś trzeba. When you're a child, you have to do your homework. Kiedy jesteś dzieckiem, musisz zrobić pracę domową. You don't want to, but you have to. Nie chcesz, ale musisz. And many people continue in their adult life taking everything as a burden. I wielu ludzi kontynuuje w ten sposób w dorosłym życiu, bierze na siebie ciągle jakieś brzemię. But if you give yourself into life, it becomes easier. Ale jeżeli oddasz się życiu, będzie łatwiej. Rinpoche often said that he liked everyone except people with broken hands. Rinpoche często powtarzał, że lubi wszystkich poza tymi bez rąk. Because if somebody is not able to do anything, bo ktoś nie był w stanie nic zrobić. If they don't want to do anything, nie chciał nic robić. If they sit like a jellyfish, siedział jak meduza. Then there's no dharma. Nie ma dharmy wtedy. But when Rinpoche met people and he said, oh, we could do this, and they jump up and they run around and they do it, they, oh, they're good. Ale Rinpoche podobało się, że kiedy spotykał ludzi i mówił, zróbmy to, i ci ludzie zaczynali natychmiast to robić. Rinpoche could set the whole world dancing. Rinpoche mógł wprawić w taniec cały świat. People running here, they are doing many different things. Ludzie biegający w koło i robiący rozmaite rzeczy. He's just sitting. A on po prostu siedział. Wheeled out in his wheelchair, then wheeled back in again. Yeah. Wyjeżdżał, jest to był wywożony na wózku, pokazywał się, a potem znowu znikał. Energy flows into the world. Energia płynęła w świat. So if we see that the ground of our being is the openness of emptiness. Jeżeli widzimy, że podstawą naszego istnienia jest otwartość pustki. It's like a cornucopia, a horn of plenty. To jest jak róg obfitości. It's Annapurna. This a goddess of plenty. To jest Annapurna, bogini obfitości. It's the ever-lactating cow. To jest krowa, której mleko nigdy się nie kończy. The wish-fulfilling jewel. To jest klejnot spełniający życzenia. Tibetans have many, many images for this. Tybetańczycy mają wiele symboli. When you're stuck in your ego cell. Kiedy tkwisz przy swoim ego, you are a small pot with very limited resources. To jesteś jak takie małe naczynko, bardzo ograniczone. But when you relax and open, ale kiedy się rozluźnisz i otworzysz, and the energy of life flows through you, there's no end to it. I przepływa przez ciebie energia życia, to nie ma końca. So for example, when you do these drupchen practices, na przykład kiedy robicie te praktyki drupchen, if you really give yourself into it, it's not so tiring. Jeżeli naprawdę się temu oddacie, to nie jest tak bardzo męczące. It's going to last a long time. To nie będzie trwało bardzo długo. So if you're waiting for it to be over and waiting for it to be over, you get very exhausted. A te sesje trwają bardzo długo, ale kiedy czekacie i wyczekujecie tego końca, to stajecie się bardzo zmęczeni. But if you enter into it and you surf on the joint energy, if you're in this swirling field of participation, then it's energizing. Ale kiedy się temu w pełni oddacie, kiedy się w tym zanurzycie, wskoczycie i będziecie surfować na tej fali wspólnej aktywności, to nie będzie męczące. So the freedom from work is not the freedom of non-activity. A wolność od pracy to nie jest wolność polegająca na braku aktywności. But you find the possibility of effortless activity. Ale znajdujecie możliwość aktywności pozbawionej wysiłku.
says original knowing as effective action manifests the shining rays of light. Jest napisane, pierwotne poznanie skutecznego działania przejawia się jako promienie światła. So it's effective action because it's linked with the previous wisdoms of attention to detail. To jest skuteczne działanie, ponieważ jest połączone z poprzednimi mądrościami, na przykład dawania uwagi detalom. In English we have a saying that if you want something done, ask a busy person. Mamy takie powiedzenie w języku angielskim, jeżeli chcesz, żeby coś było zrobione, to powiesz to komuś, kto jest zajęty. Because people with energy and intention and mobilization, they can turn in any direction. Bo ludzie, którzy są zmobilizowani, mają intencje i sprawnie działają, no, mogą wykonać te. Effective action is like that. It's already linked into the world. It's not starting from stasis. Więc skuteczne działanie właśnie takie jest. Ono jest połączone ze światem. Ono nie jest statyczne i odizolowane. In order to dispel the darkness of ignorance of all sentient beings, we offer this to the guru and the gods of the karma clan. Aby rozproszyć mrok niewiedzy wszystkich czujących istot, ofiarowujemy to guru i bóstwom rodziny karmy. Please accept and then bestow supreme and general accomplishments. Proszę, przyjmijcie je, a potem udzielcie najwyższych i ogólnych osiągnięć. So again, with the visualization, we imagine this beautiful light and we offer it up to all of the Buddhas, connecting, and then they send it out to all beings. And so the whole world is filled with the light of effortless connectivity. I znów wyobrażamy sobie te światła, które promieniują w górę, składamy je w ofierze wszystkim oświeconym istotom, które następnie wysyłają je do wszystkich czujących istot i w ten sposób cały świat wypełniają barwne światła współpołączenia. So we about ready to have a break for lunch. Także zbliżamy się do przerwy obiadowej. And we meet together at 4 o'clock again. Spotykamy się znowu o 4. If you go for a walk in nature, jeśli pójdziecie na spacer, when you look at a plant, kiedy patrzycie na roślinę, and you see its shape, i widzicie jej kształt, you can imagine its roots going into the ground, możecie wyobrazić sobie jej korzenie wnikające w ziemię, its leaves spread out into the sunshine, jej liście rozpościerające się w kierunku słońca. The plant is the connection point between the sky and the earth. Roślina jest punktem łączącym niebo i ziemię. The plant is showing the cycle of connectivity. Ta roślina pokazuje cykl połączenia. As it blossoms, it gives its seeds. And the new generation, and the new generation. Kiedy kwitnie, wydaje nasionka, które przedłużają się w kolejne pokolenie i jeszcze w kolejne. If you pull the plant from the ground, it will die. Kiedy wyciągniesz roślinę z ziemi, umrze. So you see a plant. Więc widzisz roślinę. But you actually you have the plant and the earth. Ale masz roślinę i ziemię osobno. If you say okay, we'll have the plant and the earth, and you put a big tin box over the plant. Więc jeżeli zobaczysz roślinę, jeżeli mówisz, ok, jest roślina ziemia, a i nałożysz na nią wielką cynową skrzynkę, then it's also gonna die. Ona również umrze. So you have to take the tin box off, so we have the plant and the earth and the air and the sun and the rain. Musisz zdjąć tę skrzynkę, bo musi być i ziemia, i roślina, a także niebo, powietrze, deszcz i słońce. So again and again you look and see, I see a plant, I see a thing. A więc raz po raz patrzymy i mówimy, widzę roślinę, widzę rzecz. But the thing is the display of the process of connectivity. Ale ta rzecz jest tak naprawdę przejawieniem procesu łączenia. And so soften your mind so that you see more and more the processes of interaction and communication. Uczyń swój umysł bardziej miękkim, aby wyraźniej widzieć procesy łączenia i interakcji świata. Okay, and we meet back at 4. Spotykamy się z powrotem o 4.